Jaką masz pewność, że świat, w którym żyjesz, jest prawdziwy? Słyszałeś pewnie wielokrotnie, że może żyjemy w symulacji, że tak naprawdę nasz świat nie ma żadnego większego celu, albo że nasza egzystencja to kwestia zwykłego przypadku. Jednak czy tak jest naprawdę? Zresztą, zapomnij, to zbyt poważne tematy. Dzisiaj zajmiemy się czymś prostszym i przyjemniejszym. Jak wiecie, Fundacja SCP chroni ludzkość przed anomaliami wszelkiego rodzaju i to dzięki nim możemy spać spokojnie. Ale dobra, bez obijania bawełny, dziś omówimy raport obiektu SCP, który zagnieździł się w grze komputerowej, a konkretnie w Minecrafcie. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami SCP-4335, A World in the Crucible. SCP-4335 jest raportem SCP autorstwa Westrina. Został on napisany 2 marca 2019 roku i posiada klasę Keter. Zanim przejdę do omówienia skipa, chciałbym poświęcić sekundy na analizę jego nazwy. A World in the Crucible. Nie mam zielonego pojęcia, jak to przetłumaczyć. We francuskiej wersji mamy Un coup dans le creuset, czyli rana, wstrząs, udar w tyglu. Po hiszpańsku znowuż una magulladura en el crisol, czyli dosłownie siniak w tyglu, a po polsku mamy oryginalnie, choć nie do końca poprawnie, naruszenie środowiska. Sam sens nazwy jednak jest jasny. Chodzi o zamieszanie, zniszczenie, chaos w tyglu, a tygiel jest odpornym na ciepło sprzętem laboratoryjnym do wykonywania operacji na substancjach stałych, w wysokich temperaturach. Jak to się ma do Minecrafta? Naprawdę też chciałbym wiedzieć, ale mam nadzieję, że pod koniec tego materiału odkryjemy to razem. Zaczynajmy. Przed otworzeniem pliku wita nas ostrzeżenie, które mówi nam, że procedury przechowawcze SCP-4335 muszą być aktualizowane cały czas ze względu na aktualizacje i zmiany w oprogramowaniu. Dowiadujemy się też, że obiekt jest zagrożeniem poznawczym, co oznacza, że sam kontakt za pomocą naszych zmysłów wystarczy, żeby wywołał na nas jakiś niepożądany anomalny efekt. Przez to właśnie, aby przeczytać poniższy plik, potrzebujemy pozwolenia głównego badacza projektu, Jasona Yelsana. Gdy już otworzymy raport, naszym oczom ukazuje się dość niecodzienny widok. Numer obiektu, jego klasa, a także zdjęcie z podpisem Wejście do ośrodka M1. I nie byłoby to wcale dziwne, gdyby nie fakt, że zdjęcie zrobione zostało w grze Minecraft. Dla tych, którzy żyli pod kamieniem przez ostatnią dekadę, Minecraft jest grą rozwijaną przez firmę Mojang, wcześniej pod zarządami Markusa Nocha Persona, który sprzedał firmę Microsoftowi w 2014 roku. Jest to sześcienna piaskownica z naciskiem na elementy przetrwania, okraszona prostą grafiką i prezentująca nieograniczone możliwości twórcze dla jej graczy. Pierwsza wersja powstała w 2009 roku, a oficjalnie gra została wypuszczona na rynek w 2011, by w 2018 roku sięgnąć ponad 150 milionów zarejestrowanych kont, a po dziś dzień jest nadal jedną z najbardziej popularnych gier komputerowych na świecie. Wracając do artykułu, przed nami specjalne czynności przechowawcze obiektu. Dowiadujemy się, że jest on przechowywany we wcześniej wspomnianym ośrodku M1, wybudowanym na jednym z serwerów fundacji. W ośrodku znajdują się farmy zwierząt, kopalnie, żeby zdobywać surowce i pochowane w skrzynkach książki, w których znajduje się kopia specjalnych czynności przechowawczych dla graczy. I w końcu sam SCP-4335. Umieszczony został w skomplikowanej klatce, która składa się z 4 warstw sześcianów. Wszystkie zrobione z żelaza, oprócz centralnego, najmniejszego, który zrobiony jest z obsydianu, najmocniejszego bloku dostępnego w grze. Sześciany otoczone są farmami agresywnych mobów, które wytwarzają wrogie jednostki, upuszczające różne przedmioty po śmierci w formie łupu. Łup pompowany jest następnie do centralnego sześcianu, gdzie znajduje się SCP-4335 i pochłania upuszczone przedmioty. W razie gdyby SCP-4335 naruszył przechowalnię i zniszczył fragment sześcianu z obsydianu, członkowie odpowiednio wyszkolonej mobilnej formacji operacyjnej, którzy przed komputerami w prawdziwym świecie cały czas siedzą na serwerze, muszą wysadzić sufit przechowalni z pomocą dynamitu, a lawa powyżej sufitu spłynie na obiekt. W tej sytuacji członkowie MFO są poinstruowani, aby zacząć wyrzucać w obiekt SCP różne przedmioty ze swojego ekwipunku, w szczególności enderperły, perły kresu, które w grze pozwalają graczom na teleportację. W ten sposób agenci fundacji mają odprowadzić SCP-4335 z powrotem do centralnego bloku swojej przechowalni i załatać wszelkie wyłomy. Jeśli jednak istocie uda się zbiec, MFO muszą być przygotowani na to, że wkrótce ucieknie na inny serwer. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeden cytat z instrukcji ponownego pozyskania SCP-4335.
W przypadku niepowodzenia skutkującego wydostaniem się SCP-4335 z najgłębszej kostki, personelowi zaleca się wyśmiewać i obrażać SCP-4335 oraz usiłować zaprowadzić go z powrotem do najgłębszego sześcianu. Przypis: nie w czacie gry, mówcie w prawdziwym świecie. Ciekawe. Specjalne czynności przechowawcze kończą się tym zdaniem. Zabezpieczenie SCP-4335-1 jest obecnie zbędne. Sekundka, czyli jest jeszcze coś oprócz samego SCP-4335. I aktualnie fundacja ma w to wywalone i pozwala sobie mu po prostu istnieć. Ciekawe, ale dlaczego? I czym jest sam SCP-4335? Przejdźmy do opisu. Dowiadujemy się w nim, że SCP-4335 jest anomalnym bytem w grze wideo Minecraft, jednak zachowuje się jak normalna istota z gry, a wygląda jak postać gracza, jednak z całkowicie czarnym modelem, z którego wydobywa się wiele czarnych macek. Wokół obiektu wytwarza się ciągły efekt dymu. Porusza się z szybkością od 0,5 do 5 bloków na sekundę. Ciekawą rzeczą jest fakt, iż SCP-4335 automatycznie opuści serwer, jeśli uruchomione są na nim tryb kreatywny, kody, oszustwa albo bloki komend, czyli jedyne opcje, które pozwalają graczom na modyfikację rozgrywki. Gracze, którzy zdani są na SCP-4335, mogą grać jedynie w trybie przetrwania, bez zewnętrznej pomocy. Wcześniej wspomniane macki wyciągają się i chwytają bloki albo przedmioty w najbliższym otoczeniu bytu, a po pochwyceniu niszczą je. Po wykonaniu tej czynności macka powraca do ciała obiektu na paręnaście sekund, zanim znów się wychyli. Podczas tego SCP-4335 nie może się poruszać, co pozwala na jego zabezpieczenie poprzez wydawanie mu ciągłego strumienia przedmiotów do pobrania w celu unieruchomienia go. Jednakże, po skonsumowaniu obiektu lub przedmiotu, w zależności od jego rzadkości, SCP-4335 powiększy swój rozmiar. Oczywiście, jeśli cały czas się go karmi przedmiotami, to nie urośnie. A ponadto, rzucane w niego enderperły, czy perły kresu, sprawią, że obiekt się zmniejszy. Jeśli istota urośnie do ponad 500 metrów w wysokości, przeniesie się na inny serwer. Ostatnią częścią opisu jest wyjaśnienie zagrożenia poznawczego SCP. Dowiadujemy się, że SCP-4335 jest zdolny do wywoływania wzrokowych i słuchowych halucynacji, jeśli wejdzie się z nim w kontakt. Prócz tego, jest w stanie telepatycznie porozumiewać się z ludźmi i słyszy ludzką mowę ze świata realnego, gdy gracz jest blisko, mimo że dzieli ich barierę ekranu. Okej, tak więc skąd wzięła się ta postać i czego od nas chce? A także dlaczego niszczy wszystko, co napotka? Jak przy każdym dobrym artykule, prawdziwe odpowiedzi znajdziemy w dodatkach. W pierwszym z nich dowiadujemy się o tym, jak odkryto obiekt. Odbyło się to w 2010 roku, tydzień po wypuszczeniu pierwszej wersji alfa Minecrafta. SCP-4335 został znaleziony w jednoosobowym świecie gracza o nicku Leaking Heart, do którego fundacja się podłączyła i wysłała trzech członków MFO, aby zbadać sprawę. Po dołączeniu trzech nieznanych kont, oryginalny gracz wychodzi z serwera, lekko wystraszony, a agenci fundacji zaczynają się rozglądać za poszukiwaną istotą. Na wschód od nich słychać eksplozję, do której powoli się zbliżają. Odkrywają krater w podłożu, w którym najpewniej znajduje się obiekt, a następnie robią wokół niego ogrodzenie z ziemi. Jeden z agentów chce się przyjrzeć istocie, więc wykopuje mały otwór i zaczyna się zbliżać do krateru. Postacie pozostałych agentów odpychają go jednak od dziury nagle i łatają wyłom w ścianie z ziemi. Mimo że im się udało, to agent nadal twierdzi, że widzi tę istotę na ekranie i że jego postać wcale się nie poruszyła. Mężczyzna zaczyna majaczyć, mówi, że jego klawiatura koroduje, że jego monitor się topi. Jednak to tylko halucynacje. Agenci wzywają ochronę i eskortują zarażonego badacza, aby poddać go kwarantannie. Zapis się kończy. Następny dodatek to przesłuchanie, bo jak się okazuje, tak to coś umie mówić. Główny badacz Jason Yelsan loguje się do serwera, na którym znajduje się SCP-4335 i przeprowadza z nim rozmowę. Istota pyta go, czy jest ludzkością, na co ten odpowiada, że tak, jest przedstawicielem ludzkości. Postać następnie mruczy coś pokroju, a więc zadziałało, i pyta, czy znajduje się na ziemi. Yelsan odpiera, że jest w grze komputerowej, czyli w wirtualnym świecie, których ludzie używają dla zabawy. Obiekt następnie prosi o czas, żeby przemyśleć ten koncept, po czym milczy przez 15 godzin. Gdy przesłuchanie zostaje wznowione, SCP-4335 dalej kontynuuje zapytania o ludzki gatunek. Dowiadując się, że jest w grze, ogłasza, że to tylko mała przeszkoda i dostanie się do prawdziwego świata, by dokończyć swoje działania. Zanim Yelsan jednak zdążył zapytać, jaki jest cel tej istoty, ta odpowiada krótkim: zostanie dokonane. To nie brzmi zbyt obiecująco.
Z następnego dodatku dowiadujemy się, że SCP-4335 uciekł ze swojej prowizorycznej przechowalni na nowy serwer, gdzie zagnieździł się w jakiejś jaskini. Mimo że w sumie nie ma tu nic ciekawego, nic innego niż w pierwszym logu pozyskania obiektu, bo ci sami agenci po prostu znów zabezpieczają istotę, to mamy tu ciekawą interakcję z graczami, którzy oryginalnie byli właścicielami serwera. Tuż po wyjściu z jaskini, w której przebywał byt, obaj gracze podbiegli bez słowa do agentów, którzy niedawno się pojawili w ich świecie i wysłali następujące wiadomości. Wiadomość od gracza Albuquerque to wiadomość zakodowana szachownicą Polybiusza, która tłumaczy się na stworzenie albo kreacja. I zapamiętajcie to słowo, bo będzie bardzo ważne w późniejszym fragmencie filmu. Po ponownym zabezpieczeniu obiektu, badaczowi Yelsonowi udaje się znów porozmawiać ze SCP-4335, który zaczyna opowiadać trochę o sobie. Wpierw jednak zadaje Yelsonowi pytanie. Czy wiesz, czym jest stworzenie? Yelson odpowiada. Coś, co zostało zbudowane i przeniesione do naszego świata przez świadomą istotę, używając innych rzeczy z tego świata? Zapamiętajcie tę definicję. SCP-4335 zgadza się z nią i tłumaczy, że sam był stworzeniem z wyższej płaszczyzny egzystencji. Dokoła widział jedynie czerń z pojedynczym, małym fragmentem zieleni. Widział stworzenie. A w nim zaś widział utopię stworzenia, do której zbliżył się z wyższej płaszczyzny, by się jej przyjrzeć. Zamiast trafić jednak do naszego świata, trafił do Minecrafta. Następnie zaś objaśnia, że, jak to każdy kosmiczny horror, jego celem jest zniszczenie stworzenia. Uroczo. Przed zakończeniem logu istota pyta Yelsona o datę i godzinę, czego ten odmawia. Istota mówi więc, że przekona się sama i po jakimś czasie w niewyjaśniony sposób odkrywa tę informację, a umysł badacza Yelsona zdał się być zakażony halucynacjami SCP-4335. Mężczyzna z przerażeniem zaczął obserwować, jak jego monitor się rozpływa i koroduje, mimo że nie spojrzał na obiekt i nie wszedł z nim w kontakt. Nagle tuż obok postaci Yelsona pojawiło się parę wysokich, chudych, czarnych postaci, które zaczęły podnosić bloki z przechowalni SCP, chcąc pozwolić mu na ucieczkę. Uwolnijcie mnie z tego więzienia, dzieci. Przyspieszcie ten cykl. Jasonowi udaje się jednak odstraszyć istoty, zanim udało im się zniszczyć przechowalnię, po czym mężczyzna wylogowuje się i udaje się poddać kwarantannie. Od czasu tego incydentu w grze na całym świecie pojawiały się wzmianki o wysokich, chudych istotach, które zachowywały się tak jak te przy SCP-4335. Od tamtego czasu nazywano je SCP-4335-1. I ponieważ nie były anomalne, fundacja skontaktowała się z firmą Mojang, aby zatuszować ten incydent, a wkrótce w aktualizacji gry czarne istoty oficjalnie opisano w nowej wersji Minecrafta jako Endermenów. SCP-4335-1. Ostatnia notatka jest epilogiem całej historii i tłumaczy nam cały sens raportu. Autor wyjaśnia, że mimo że fundacja nie wie, czy SCP-4335 nie kłamie, warto podjąć zabezpieczenia, gdyby jednak mówił prawdę co do zniszczenia ludzkości. Następnie podaje teorię co do SCP a propos definicji stworzenia, którą wcześniej podjął. Stworzenie jest czymś zrobionym przez świadomą istotę. Kod Minecrafta, grafika i zasady, którymi się kieruje, nie jest świadomy sam z siebie, ale gdy ludzie używają ich do tworzenia nowego świata, jest to czynność wykonana przez człowieka, świadoma, jak użycie narzędzia, by stworzyć maszynę. Każdy blok jest stworzeniem człowieka, korzystającego z kodu, by go wygenerować. Ta wszechogarniająca ilość stworzenia była powodem, dla którego SCP-4335 wylądował właśnie w Minecrafcie. Nie widział naszego świata, widział grę. Ale to nadal pozostawia nam pytanie, czemu istota nie widziała naszego świata? Idąc za logiką, że każdy blok jest stworzeniem człowieka, w takim razie każdy najmniejszy nawet atom naszego świata jest stworzeniem Boga. A zakładając, że Bóg jest świadomy, to powinno się to zaliczyć jako stworzenie. Dlaczego jednak SCP-4335 nie widział naszego świata jako stworzenie Boga? To nie tak, że Minecraft jest pełen stworzenia. Nasz świat jest go po prostu pozbawiony. Podpisano Jens Jeb Bergenstein, badacz fundacji i główny deweloper Minecrafta. Czyli w skrócie udowodniłem, że Bóg nie istnieje używając Minecrafta. Westrin. Ten artykuł zdecydowanie skoczył od 0 do 100 naprawdę szybko i w sumie tym samym powracamy do pytania z początku filmu. Czy świat, w którym żyjemy, jest tylko zbitką losowych atomów, a nie niczym większym?
Czy SCP-4335 ma rację? Czy cokolwiek wokół nas ma sens? Czy to nasz świat nie jest tyglem, a stworzenie chaosem, gorącem i przemianą, która w nim szaleje? To pytanie, na które powinniście odpowiedzieć sobie sami. A jeśli jeszcze ci mało, a ten materiał ci się spodobał, to zostaw pod nim pozytywną ocenę i komentarz, co sądzisz na temat artykułu Westrina. A jeśli jesteś tutaj nowy i chcesz więcej, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw dzwonek, a nie ominą cię kolejne historie z przerażającego świata Fundacji SCP. Ja jestem Pio, to było SCP-4335, A World in the Crucible. Do zobaczenia... kiedyś.